chcąc założyć nową firmę, musimy mieć dobry biznesplan. W tym biznesplanie musimy zawrzeć, co chcemy sprzedać i jakiemu klientowi. Musimy też wiedzieć, jak dotrzeć do niego z reklamą, by usłyszał nasz głos i by chciał kupić nasz produkt. Kiedy otwieramy nową firmę, musimy się również liczyć z tym, że będziemy musieli zainwestować sporo pieniędzy, które przez jakiś czas nie będą pracowały na siebie. Co ma wspólnego założenie firmy z naszym tekstem z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału, kiedy Paweł jest w Macedonii i Filipi? Wsłuchajmy się, znajdziemy odpowiedź. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. Zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego, zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Niewiasta, kobieta, bizneswoman, Lidia z Tiatyry, znała bardzo dobrze tajniki handlu. Osiedliła się w Filipi, gdzie Filipa była miejscem i miastem w okręgu macedońskim i znajdowały się tam kolonie rzymskie. Sprzedawała purpurę, która była w cenie, gdzie Rzymianie zakupywali ten produkt. Lidia znała się bardzo dobrze na biznesie, ale też poszukiwała czegoś więcej niż tylko zysku swojej firmy. Poszukiwała uczciwości i sensu. Otworzyła swoje serce na Pana, a Paweł był tym, który ją przekonał do Jezusa Chrystusa. Była tak zaoferowana Ewangelią, mimo tego, że była zamożna, że postanowiła ochrzcić swój dom i wymogła na apostole Pawle, by kilka dni u niej zamieszkał. Drodzy, co musi skłonić nasze serca, byśmy usłyszeli głos Pana Boga? Czy jesteśmy biedni? Czy należymy do średniej klasy, czy jesteśmy bogaci? Bogactwo nie ma znaczenia, chociaż jest bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że uczy nas uczciwości i postępowania w dobrej relacji z innymi ludźmi. Myślę, że Panu Bogu chodzi o to, abyśmy otworzyli serca swe, byśmy usłyszeli głos Jego pukania. I ten tekst dla zamożnego, biednego jest dosyć istotny. Niechaj ta historia posłuży ku naszemu życiu. Pozostańcie z Bogiem.